Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Dzisiaj gramy na Kierku. Moi drodzy, jeśli podoba wam się ten film, a nawet jak wam się nie podoba, zostawcie łapę w górę i subskrypcję, żeby dotarł do większej liczby osób. Po prostu, jestem z wami szczery, więc tak to działa. Zostawcie, pomaga mi to bardzo. Słuchajcie, robimy dzisiaj tak, testujemy kierownicę w tej grze. Jeszcze tego nie robiłem na odcinku, ale robiłem to poza odcinkami i zaraz wam powiem, jak to dokładnie wygląda. Zobaczcie sobie, jedziemy Bugatti Divo, fajnie, nie? No tak, no dobrze, no więc jak to działa tutaj, zobaczcie sobie. Najpierw się zatrzymamy. Zatrzymujemy się, zobaczcie. I teraz tak, skręcamy kierownicą. No niestety ruchy kierownicy nie są odwzorowane tak jakbyśmy chcieli. No działa to gorzej niż w Fordzie Horizon, a wiemy, że w Fordzie Horizon też nie działa to dobrze. No ale jak się właśnie jeździ, nie? No bo to jakby nas najbardziej interesuje, co my w tej grze możemy zrobić z tą kierownicą i czy to w ogóle się opłaca. No przede wszystkim kierownica jak to kierownica, mamy bardziej precyzyjną kontrolę nad naszym autem. Ja preferuję jazdę w tej grze z kamery z zewnątrz, ewentualnie można jeszcze sobie jeździć na kamerze z maski. Tutaj jest troszeczkę fajniej, bo można lepiej wyczuć ten samochód, chociaż dalej jest to gra arcade'owa, no i tak, mimo że to jest gra arcade'owa, to dużo osób się właśnie pyta, jak się w tej grze jeździ na kierownicy, czy testowałem, dlaczego nie gram w gry arcade'owe na kierownicy. Takie jak na przykład Need for Speed Heat, tam też spróbuję tą kierownicę jakoś odpalić. Nie ma tam wsparcia jak tutaj w The Crew, ale sobie może to sprawdzimy. Tutaj, no właśnie, jak to wygląda. Jadę sobie teraz tak 400 km na godzinę już? Wow, kurde. No dobra, jedziemy sobie bardzo taką drogą, no autostradą ładną, otwartą. Możemy sobie śmigać, tak? Jeśli weźmiemy sobie udział w jakimś wyścigu, zobaczymy jak mi pójdzie. Powiem wam tak, force feedback praktycznie wcale tu nie działa. Nie da rady wyczuć auta podczas jazdy. Dlatego, że jakby, no nie wiem, kierownica jest całkowicie luźna teraz. Jedynie kiedy kierownica się zaczyna tak powiedzmy blokować, to jest moment kiedy jedziemy bardzo szybko i na przykład skręcamy dosyć mocno, to wtedy czuć taki opór, nie? Ale potem właśnie nie wiadomo jak kontrolować. Kierownica sama też się nie centruje tutaj w tej grze. No, force feedback działa tu nie najlepiej, delikatnie mówiąc, źle. Moim zdaniem, jak grałem w kilka gier wyścigowych, rajdowych, symulatorów, no to działało to dużo lepiej. Tutaj jest mocno arcade'owo. No, tak jakbyś grał na padzie na kierownicy, o. To jakoś tak to działa. Co do dodawania gazu, tam pedałów, tutaj można sobie zmiany biegów ustawić oczywiście na H-shifter, na tam łopatki, na co chcesz. Tylko no ja tego nie robię, bo w tej grze jakoś tak nie potrafię tych biegów wyczuć. Jakoś tak za dużo się tu dzieje czasami może. No jak to przypadło na gry arcade'owe, nie? W ogóle kurde, jestem zaskoczony, że 400 km na godzinę jadę jakby lekką gumą, nie? Tak w ogóle nie muszę się nad tym jakoś zastanawiać specjalnie. Te samochody, tak przesiadłem się chyba z NFS-a jakiegoś czy jakiejś Fordzy i teraz tak, o właśnie, nie wiadomo jak za bardzo się te samochody tutaj zachowują. Nie ma tutaj zmiany na przykład sposobu sterowania na symulacyjne, tak? Po podłączeniu kierownicy auta zachowują się tak samo jakbyśmy grali na padzie, nie? I no to jest typowa gra na pada, tutaj nic tego nie zmieni. No ale mimo to pojeździmy sobie na kierownicy i pokażę wam, że lepiej nie grać w tą grę na kierownicy mimo wszystko. Ale jedna rzecz jest tutaj bardzo fajna, lepsza niż nawet w Fordzie Horizon. Na to trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o właśnie kierownicę. Zobaczcie, wchodzimy sobie, tutaj jest sterowanie, tu jest do kierownicy i ogólnie, nie? Animacja kamery w kabinie. Ja nie wiem, czy można tutaj kierownicę jakoś dostosować, żeby lepiej skręcała. Nie mam pojęcia, zaraz to sprawdzimy. Skrzynię biegów, tak jak mówię, mam automat, więc tylko gaz i hamulec dodaję sobie na tam na dole, nie? No.
I tak, tutaj mamy ustawienia klawiatury, tam mamy chyba pokazane urządzenia, jakie mamy podłączone i kierownica. No i zobaczcie, tutaj mamy coś bardzo fajnego. Force feedback ustawiłem sobie na maksa, a i tak praktycznie go nie czuć. No, kierownica jest totalnie luźna podczas jazdy, to mnie bardzo denerwuje. Skrzynię biegów mamy automatyczną i tutaj spróbuję sobie zmienić na 540 stopni obrotu kierownicy. I faktycznie ta kierownica blokuje się po pięciu, no tak jak powinna, nie? Tutaj. I tutaj jest bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o ustawienia. Mam tutaj ustawienia własne i zobaczcie, ustawiam sobie liniowość skręcania. Ja sobie ustawiłem w ten sposób, żeby bardziej agresywnie skręcać. Może spróbujmy ustawić na środek, żeby było pyk. I tutaj mamy martwą strefę. Co ciekawe, martwa strefa w tej grze była domyślnie ustawiona gdzieś w okolicach tutaj, nie? Martwa strefa, jakby ktoś nie wiedział, to jest nic innego jak to, że w środku... Zresztą pokażę wam. Jakby to było ustawione w ten sposób jak teraz. I martwa strefa objawia się tym, ustawienie w ten sposób, objawia się tym, że jak skręcasz kierownicą, o powiedzmy w tym zakresie, to nic się nie dzieje, dopiero jak mocniej skręcisz, nie? I ta martwa strefa była tak ustawiona domyślnie, wyobrażacie sobie? Skandal po prostu. Ale zauważyłem, że w niektórych grach jest to ustawienie domyślne i zastanawiam się, dlaczego tak jest. No jest to okropne. Dobra, ja sobie martwą strefę ustawiłem w ten sposób. Tutaj mamy... możemy zrobić coś takiego i w zależności od... Znaczy, wydaje mi się, że możemy ustawiać albo kąt skrętu, albo tą wartość, nie? No bo jak mamy już do końca skręcone, to jakby ten odcinek skręcania nam się już nie liczy, nie? Jakby mamy do końca skręt i koniec. Tak więc wydaje mi się, że lepiej operować tym kątem skrętu, dlatego że mamy, no co, wiemy kiedy kierownica kończy swój obrót, tak? Tutaj mam w kierownicy taką blokadę, oczywiście mogę bardziej przekręcić, ale jest taka blokada, że kierownica będzie od tego momentu odbijać sobie, nie? No, więc to mamy. I co mi się w tym wszystkim podoba, że mamy graficznie przedstawione, jak to wszystko wygląda. W Forza Horizon nie mamy tego graficznie przedstawionego. Jak ktoś tam już troszeczkę się wgryzł w te tematy kierownicy, to i tak dla niego nie będzie problemem, żeby to wszystko poustawiać. Natomiast jak ktoś nie wie, co jest 5, no to wtedy takie ustawienia, jak to jest pokazane graficznie, jak to wygląda, są bardzo fajne. Tutaj mamy przepustnicę, hamulec i sprzęgło. Sprzęgła nie używam, więc mnie to nie interesuje. Jedynie co tam mam to hamulec i przepustnica. Tu możemy sobie ustawić, dać ustawienie brawurowe, czyli że samochód będzie od razu jakby przyspieszał, nie będę musiał gazu do końca dawać, nie? Czasami w tej grze, tu i tak jest gaz praktycznie zero-jedynkowy, więc to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak my tam wciśniemy sobie ten gaz, prawda? No i tyle, i to jest fajne, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o jazdę na kierownicy w tej grze. Więcej pozytywów nie znalazłem póki co. No ale przejedziemy się jakiś wyścig. Okej, to w sumie nie planowałem, żeby brać udział w wyścigu dragowym, ale to może być ciekawe, bo na padzie ciężko jest przepustnicą ustawić odpowiednie obroty. Nie, jak ktoś tam jest doświadczony, to i tak nie ma z tym problemu. No ale powiedzmy, że na kierownicy powinno być łatwiej. Spróbujmy. Czekaj, bo to nie miały być obroty, dobra, nieważne. A no tak. Powinien mieć tu łopatki. Albo ustawić sobie na H-shifterze zmiany biegu. No do wyścigu dragowych powinienem mieć zainstalowaną tutaj kierownicę z łopatkami. No mój błąd, że akurat tutaj nie mam zainstalowanej. Sobie chciałem pojeździć na tej trochę. No ale tam z łopatkami myślę, że fajnie by się grało te dragi. Bo samo skręcanie, no bo tutaj akurat na tych wyścigach dragowych ważne jest to, żebyśmy właśnie sobie tymi... żebyśmy sobie leciutko operowali tą kierownicą, żebyśmy leciutko skręcali, żebyśmy mieli większą trochę kontrolę nad autem w takiej linii prostej, powiedzmy. Czekaj, bo nie mogę ruszyć. Tak, powoli próbuję. I tak, i gdy miałem kierownicę tą z guzikami podłączoną, no to wszystko było dosyć fajnie, miałem tam przypisane, wiecie, przyciski do nitra i do czegoś tam jeszcze, tak? Nie wiem, czy mój hamulec ręczny jest tutaj rozpoznawalny automatycznie? Nie.
widzę, że koła się nie blokują, nic nie robi. Bym musiał pewnie przepisać, może by się to udało zrobić, nie wiem. W każdym razie tak, no nie wiem, niezbyt się chyba prowadzi te trakowe pojazdy, bo tak próbuję go okiełznać. Na padzie nie miałem jakichś większych problemów, żeby nim jeździć, a tutaj on się tak trochę buja z lewej do prawej. Naprawdę delikatnie wystarczy skręcić teraz kierownicą. Jest lipa, może faktycznie powinienem ustawić na 900 stopni obrotu, żeby jakoś ogarnąć ten samochód? Nie wiem, kurde. No ale jedzie jakoś, tylko mówię wam, delikatnie skręcę i samochód już lipa, nie? Może faktycznie... Nie, zmienię sobie na inną furę. Może nie powinienem przesadzać tak z tym kątem skrętu, bo wiecie, im mniejszy kąt skrętu kierownicy, tym po prostu bardziej agresywnie się samochody zachowują, nie? No ale zobacz, już tutaj mamy samochód taki bardziej pod wyścigi. I... No chyba jednak wolę 900 stopni skrętu, tak myślę, bo może być nawet zbyt agresywnie teraz. Ale wiesz, na padzie robisz delikatny skręt. Wow! Robisz delikatny skręt i już masz praktycznie maksymalny skręt w grze, nie? W sensie, a tutaj musisz się nakierować tą kierownicą i zrobić 900 stopni obrotu. No ciężko by było, jak musisz tutaj takie szybkie decyzje podejmować, tak? Jakby to dziwna sprawa. Nie wiem, czy w ogóle będę dotykał driftowania. Nie chcę sobie popsuć jakby odczucia z driftowania przez tą grę. Potem w Fordzie od nowa to wszystko budować. No to może być dziwnie. Na padzie jest dziwnie, co dopiero na kierownicy. Jakiś kosmos totalny. No ale fakt faktem, kierownica jest obsługiwana i można sobie grać, tak? No dobra, ale Decru 2 to przecież nie tylko samochody, nie? To też przecież motocykle na przykład. Sprawdźmy sobie, jak się jeździ na kierownicy motocyklem. I tu mamy jakiegoś dziada. Weźmy sobie najpierw na takiego zwykłego motocykla. No można. Można jak najbardziej, nie tylko pojazdem naziemnym. Ja zaraz sobie sprawdzimy inne pojazdy, tak? Ale najpierw motocykl, myślę, że to jest dosyć ciekawe dla niektórych. Ja bardzo lubię w Decru 2 kamerę z... Wiecie, z oczu. Zajebiste to jest w tej grze. I jazda na motocyklu, coś pięknego. No ale jakoś nie czuję tej jazdy na kierownicy, siedząc w motocyklu, totalnie bez sensu. Musiałbym sobie taką kierownicę, wiecie, z motocykla tutaj pod na konie. O Jezus, to by było śmieszne. No i tak, teraz nie mogę stawać za bardzo na koło. Jakbym miał kierownicę tutaj podpiętą, tą taką z guzikami, to tam byłby taki ten padzik, żeby można było sobie stanąć na koło. I tak samo jest to na tych... na motorówkach, że jest to po prostu możliwe, tak? No. Ale jazda na motocyklu, no jest dla mnie taka... nie tyle nieintuicyjna, co po prostu dziwna, nie? Tak jakby... nie wiem... nie wiem, jak się do tego odnieść, no... źle to wygląda po prostu. O, patrzcie, tutaj coś dziwnego się dzieje kierownicą podczas jazdy na motocyklu. Jakoś dziwnie force feedback zaczął reagować. Tutaj czy... No dobra. To jest motocykl. No i teraz pytanie, jak się lata samolotem? Oh yeah, to może być ciekawe. Jak wiecie, w Decru 2 możemy w każdej chwili przesiąść się na samolot albo na motorówkę. Motorówkę też sprawdzimy. I samolot. Muszę tutaj mieć pada, żeby móc nim wzlecieć. No i dobra, i co teraz? No samolotem oczywiście też możemy. Możemy sobie przepustnicę regulować, możemy hamować jakby samolotem, ale ponieważ jest to kierownica, no to nie możemy jej odchylić do siebie czy do dołu, żeby, wiesz, żeby lecieć do góry czy w dół, nie? Musimy regulować sobie to padem, ja mam tutaj, wiecie, pada na kolanach, co ja mogę to robić, no ale wygląda to... jest to dziwne, no.
jak spadam w dół, to muszę pokazać wam, jak to w kokpicie wygląda. Lubię te kokpity w samolotach. Bardzo fajnie się lata tutaj w tej grze samolotami. Tylko że na padzie, nie no, na kierownicy to jak? No, już tak jak what the fuck, o co chodzi. No ale na pewno dużo precyzyjniej też można tym samolotem sobie latać, tak? Bo mamy tutaj gierkę. Ciekawe, czy joysticki są obsługiwane, nie? To by było dosyć ciekawe latać tym w tej grze. Czy nie? Jak myślicie? W każdym razie wygląda to tak. I cyk, można sobie, nie? Chcemy agresywniej? Proszę bardzo. I spadamy. Ło, czekaj, gdzie jest mój pad? Do góry. No, mało brakowało. Więc tak wygląda sobie lot samolotem. Teraz znajdźmy kawałek wody i spróbujemy popływać trochę może. I proszę bardzo, mamy motorówkę, jestem sobie na rzeczce. I powiem wam tak, jeśli chodzi o pływanie motorówkami, jest to jedno z moich ulubionych zajęć w tej grze, chyba. Lubię sobie czasami wbić do tej gry i po prostu popływać. Mimo że ta woda nie zachowuje się realistycznie, ale po prostu jest, to pływanie tutaj jest bardzo przyjemne, ciekawie to zrobili, naprawdę. Mamy otwarty świat, możemy sobie pływać po całych Stanach Zjednoczonych, gdzie nam się podoba. I zobaczcie, teraz mam bardzo precyzyjne pływanie na tej kierownicy, oczywiście tak jak wam... Ej, patrzcie, jak zmniejszyłem sobie ten kąt skrętu, nawet kierownica tak w miarę zachowuje się chyba lepiej, nie? Czy nie, jak to waszym zdaniem? O, mielizno! Ale tu jest bardzo płytko. To chyba mieliznę zahaczam. No, chyba tak, musiałbym taką mniejszą motorówkę, że zaraz wezmę sobie, zobaczę jak nią się pływa. I właśnie, może bym jakiś wyścig motorówkowy sobie zrobił. Zobaczył jak się by tym pływało. No, w każdym razie, moim zdaniem, granie na kierownicy w tę grę to jest szaleństwo. Często gdzieś tam widzimy na jakichś pokazach, ktoś nie zna się zupełnie na grach, nie? Zwłaszcza na grach wyścigowych. I no, widzi, że coś ma kółka, coś skręca, no to nie, no to do tego musimy mieć stanowiska z kierownicą, nie? Nie kupują kierownicy. No, ale to się nie da, naprawdę. No, powiem wam szczerze, naprawdę się nie da tutaj na kierownicy tak przyjemnie jeździć. Zdecydowanie do tej gry albo klawiatura, nawet na klawiaturze podejrzewam, że lepiej będzie wam się grało niż na kierownicy, albo klawiatura, a w najlepszym wypadku pad. No pad to już jest overkill do tej gry, ona jest stworzona, myślę, że do pada. No, kierownica jest dodana tak na siłę, na zasadzie twórcy kierownic, tam producenci kierownic kazali nam dodać tą opcję, bo chcą sprzedawać kierownicę, tak to wygląda moim zdaniem. No, na siłę dodane, ale można by było się pobawić, myślę, że ciekawiej samolotami, gdyby był joystick, tak? Nie wiem, czy tutaj jest obsługa joysticków, no jeśli nie ma, to trochę litwa jest. Ale motorówkami mimo wszystko fajnie się pływa. Tutaj, czekaj, bo tu mam hopę jakąś. O kurde, nie bardzo. Nie bardzo ta hopa. Ups. I skręt. Nawet ogarnąłem. Nawet jakoś ogarnąłem. Teraz kamerę zmienimy. Na tej kamerze bosko się pływa. Kurde, nie wiem, jakiś taki fajny feeling tych zegarów, tego wszystkiego tutaj jest. Mimo że one są martwe, wiecie, gdzieś tutaj woda kapie, jakieś kropelki są, coś. Podoba mi się to, naprawdę. Ty nie, czekaj, jeden zegar działa tam odnośnie prędkości. Nie? On już jest zamknięty, zobaczcie, bo on tam chyba jest wyskalowany do 150-130 chyba kilometrów na godzinę. On tam chyba w węzłach jest, nie? No, ale tak, można sobie motorówkami pływać i moim zdaniem na kierownicy jest to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić w tej grze, bo jazda samochodami mi totalnie nie podeszła na przykład. No ale to jest moje zdanie, jak tam ktoś z was ma inne doświadczenia, może się nimi podzielić w komentarzach. No dobra, to spróbujmy jeszcze inną motorówkę, bo ja tutaj mam parę. Mamy poduszkowiec nawet. Tutaj mamy tą super szybką, a tu mamy tą malutką. Myślę, że w niej sterowanie będzie ciekawsze. Mamy tą malutką, ona jest super skrętna, jak wiecie. Tak, więc tutaj już trzeba trochę się nakręcić. Ja bym jeszcze tam jakiś wyścig motorówkowy zrobił sobie na wodzie. No i tutaj jazda, czy pływanie motorówkami na kierownicy ma sens, bo jakby
wydaje mi się, że tu Force Feedback niewiele ma do roboty, nie? No bo... co tam, w motorówce nie ma chyba aż takich dużych przeciążeń. Skręcanie, to oczywiście myślę, że też zależy od motorówki. Ja tam takimi motorówkami nigdy nie pływałem, nawet jako pasażer, więc nie wiem, jak to tam wygląda, ale wydaje mi się, że jakoś tam ten ster jest jakiś pneumatyczny, hydrauliczny, jakiś tam, nie wiem, może nie ma aż takich dużych odczuć na kierownicy z tym. Nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj z tą motorówką trzeba się już mocniej nakręcić, bo ona jest, widzicie, szybko przyspiesza, ale też jest bardzo zwrotna. No i na kierownicy to jest taka zabawa na zasadzie, o, tyle, nie? Jakby nie ma tutaj, wiecie, force feedbacku, kierownica jest prawie, że całkowicie luźna nawet, nie? Nic cię... Wow. Nic się z nią specjalnego nie dzieje i to jest takie na zasadzie, o, jest, bo jest, nie? No i mamy tą obsługę. Wiecie co, ja bym sobie wziął jakiś udział w wyścigu morskim, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Może, co wy na to? Weźmiemy tą dużą jakąś motorówkę i zobaczymy, jak ten widok z kokpitu będzie sobie wyglądał tutaj. No, motorówkami jak do tej pory całkiem przyjemnie mi się jeździ, pływa. Całkiem okej. I wpływamy sobie na wyścig motorówkowy. Ja tutaj mam chyba... Czekaj, mogę przełączyć sobie pojazd? O, już za późno chyba. No. Chyba mam zdecydowanie za słabą motorówkę. Ja w nią trochę tam poinwestowałem części, ale... nie wiem, spróbujmy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Będę sobie grał trochę na tej kamerze z kokpitu. Potem zobaczymy. I startujemy. No niestety właśnie, nie mogę się tutaj na tej kierownicy odchylać do tyłu, ale na tej drugiej bym mógł, nie? Na tej takiej, gdzie mam przyciski, tak? Tam bez problemu. No i właśnie, jakby wyglądało tutaj ściganie się tymi motorówkami? Jak to tutaj działa? No i nitro, tak? Nitra też nie bardzo teraz mogę używać, ale no mówię, gdybym miał przyciski, to by było lepiej. Nie chcę tej kierownicy nawet podłączyć, bo uznałem, że dla was ważniejsze będzie to, jak ta kierownica się w ogóle w tej grze zachowuje, tak? Niż to, jak możemy te przyciski przyciskać. Nie ma znaczenia, czy ja teraz wygram, czy przegram. Ale zobaczcie, że przez te checkpointy jakoś dam radę przejeżdżać. Wyścigów samochodowych nawet nie odpalałem. Widzieliście, nawet na prostej drodze samochód mi się obracał, totalnie nie mogłem tego wyczuć. Bo mówię wam, kierownica, jak jest luźna przy prowadzeniu samochodu, totalnie głupiejesz. Zwłaszcza jeśli na co dzień prowadzisz też samochód taki prawdziwy, nie? Tam masz różne opory na tej kierownicy, a tutaj no właśnie... no nie bardzo. No ale mimo wszystko nagrywam ten film, żebyście zobaczyli, że to nie ma co. Jak to bawić na tej kierownicy, warto jednak uzmysłowić to ludziom, którzy jednak uważają, że warto, bo są i tacy. No dobra. Tak, będę ostatni, bo tutaj wybrałem sobie, wiecie, taki dosyć mocny poziom. No i powiem wam, że przyjemnie, naprawdę przyjemnie tą motorówką jest tutaj. Nie ma do czego się przyczepić. Moim zdaniem spoko. Próbowałem właśnie na tych przyciskach też sobie jeździć na nitrze, tam odchylać się do tyłu, ale... ale... Nie bardzo mi to podchodziło. No i dekru. Macie jakieś pytania, to walcie w komentarzach. Staram się odpowiedzieć na, może nie na wszystkie, ale na większość pytań odnośnie tego, co możemy w tej grze zrobić na kierownicy, albo jeśli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie ustawień kierownicy w tej grze, to też piszcie w komentarzach. Staram się odpowiedzieć. Pamiętajcie, żeby zostawić lajkacza, subacza dla ludzkacza. Na razie, hejka!